Chciałbym w tej okazji pogratulować pracodawcom RP inicjatywy związanej z tą właśnie kartą ekologiczną. Ja myślę, że to jest ogromna szansa dla Europy, dla Polski również, w jaki sposób zarabiać na zazielenianiu planety. Dlatego, że to jest też pomysł, koncept, który nie tyle, że jest odwrotnością rewolucji przemysłowej, co jest kolejną fazą rozwoju przemysłu. I w tym sensie możemy na tym bardzo dobrze również wszyscy zarabiać. Pod warunkiem, że będziemy patrzyli na to jako na szansę, a nie zagrożenie i znajdziemy odpowiednie zasoby, środki, żeby te plany zrealizować. Czyli Europa tutaj, ponieważ jest ewidentnie liderem w obszarze szeroko rozumianego działania proekologicznego, myślę, że jeśli będziemy kontynuowali pragmatyczne działania na poziomie europejskim i narodowym, może stać się liderem w świecie rozwiązań proekologicznych, proklimatycznych, a to będzie tak zwany biznes, który będzie rósł w tempie nieprawdopodobnym. Nie powinniśmy się z tym ociągać. Możemy być w bardzo niezręcznej sytuacji w Europie i na świecie i możemy również z tego tytułu ponosić bardzo konkretne straty, nie tylko w postaci środków na przykład unijnych, które do nas mogą nie napłynąć, ale również stać się nieatrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych, tych, których chcielibyśmy promować, na przykład tak zwanych czystych inwestorów w sensie klimatycznym, więc ociąganie się z walką o ochronę klimatu w naszym kraju na krótką, średnią, długą metę jest działaniem bardzo niebezpiecznym i ja pominąłem w tej odpowiedzi aspekt obywatelski, zdrowotny i tak dalej, który dla mnie jest równie ważny i świadczy o tym, że jeśli szanujemy własnych obywateli, jeśli chcemy, żeby żyli długo i zdrowo i dobrze, to nie mamy innego wyboru.